Jak już informowaliśmy kilka dni temu, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ustawę o ogródkach działkowych. Dla działkowców oznacza to jedno, strach przed utratą działek. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że jest przymierzeńcem działkowców oraz, że partia będzie broniła ich praw. Właściciele ogrodów działkowych są pełni obaw. Parlament ma 18 miesięcy na uchwalenie nowej ustawy. Jednak ten okres dla działkowców to życie w niepewności. Najważniejsze, żeby te 18 miesięcy przyniosło dobry projekt, który już, do którego już nie przyczepi się Trybunał Konstytucyjny, bo jak wiemy, Trybunał Konstytucyjny nie zostawił suchej nitki na obowiązującym dotychczas projekcie, uchylił 24 artykuły z dotychczasowego projektu. Mamy 18 miesięcy, żeby przygotować nowy projekt ustawy i najważniejsze, żeby uzyskał on poparcie. Ponadpartyjne. Pis przygotowuje nowy projekt ustawy. Najważniejsze tezy zawarte w projekcie przygotowywanym przez Prawo i Sprawiedliwość to. Po pierwsze, chcemy znieść monopol polskiego Związku Działkowców jako jedynego, nieomylnego i słusznego w Polsce, chcemy dopuścić inne stowarzyszenia. Niech to działkowcy mają wolę wybrać stowarzyszenia, do którego chcą należeć, któremu będą w stanie zaufać. No nie tylko zaufać, ale i powierzyć swoje pieniądze składkowe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chcielibyśmy zawrzeć w naszym projekcie, to obowiązek umieszczenia przez samorządy terenów dotychczas działkowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co wykluczy inwestycje deweloperskie na terenach, które do tej pory były terenami działkowymi. Takie płuca. Miast, jak to się ostatnio często nazywa, działki są potrzebne we wszystkich miastach, nie tylko w wielkich aglomeracjach jak Łódź czy Warszawa, ale również w takich miastach jak Tomaszów Mazowiecki. Sojusz Lewicy Demokratycznej również opracowuje nowy projekt ustawy o ogródkach działkowych. SLD wzięło się porządnie do pracy, tworząc tą wadliwą ustawę, bo to przecież projekt SLD został. Y, Zanegowane no, w, w dużej mierze, prawda, 24 artykuły, a to nie jest zbyt duża ustawa, y, uchylone przez Trybunał y, Konstytucyjny jako niezgodne z Konstytucją. Y, szkoda, że wówczas y, SLD y, nie było tak przezorne i, i nie, tych, nie uchwalało tych wadliwych z Konstytucją. Artykuł w, w ustawie. W związku z niekorzystnym dla działkowców orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, właściciele ogrodów działkowych apelują do parlamentarzystów RP o szybkie przygotowanie nowego projektu. Prawo i Sprawiedliwość jest y, wielkim sprzymierzeńcem działkowców i działkowcy mogą liczyć na prawo i sprawiedliwość w tej sprawie. Y, oczywiście rozwiązanie kwestii własnościowych też by, byłoby dobre i sprzyjałoby przede wszystkim bezpieczeństwu działkowców, bo to działkowcy mając prawo własności do tego kawałka nieruchomości, myślę, że sami czuliby się bezpieczniejsi, natomiast no, też nie byłoby żadnych y, możliwości prawnych, żeby im własność odebrać. Dla właścicieli tych terenów uprawianie ogrodu to nie tylko hobby, ale ważna cząstka ich życia.